Nie ma, czego jestem Pepetem Games. Witam was w grze Chaos, Felipe, dwójce. Jak kontrolujemy remont willi, więc bierzemy się za ogarnięcie wszystkiego, co jest w środku, czyli sprzątnięcie, ogarnięcie itp. itd. Szukamy rzeczy, które no, po prostu trzeba ogarnąć, czyli śmieci i wszystkie tego typu rzeczy. Idziemy sobie na piętro, bo nie wiem, czy piętro już mieliśmy ogarnięte. Pięto ogólnie widzę, że jest ogarnięte. Tutaj troszeczkę parę rzeczy trzeba będzie ogarnąć. Jeszcze co nieco, no, ale tu jest kwestia kosmetyczna, można powiedzieć. Wiecie, że to jest tak zrobione, że trzeba to pewnie wszystko potinkować. To jest największy ból, bo to jest wszystko stan surowy tej willi, więc no jest normalnie masakrycznie, no ale to nie da sobie rady, jak nie by. Na początku odcinka zachęcam, zostawiam beczki, w ogóle komentarze, życzę miłego oglądania. Jak wspomniałem, sprzątamy wszystko, co się da, ile wywłoki się mieści. A trochę tutaj, proszę państwa, rzeczy i jest. No, ogarnięcia, że te wywłoki są w miarę pojemne. Więc będziemy na sobie jakoś to powoli ogarniać. Potynkować. W środku to już bardziej można powiedzieć wykańczać, ogarniać wszystko, tak mi się zdaje, tak to powinno wyglądać. Nie wiem, jak to w ogóle koncepcja tego będzie wszystkiego, jaka to sobie wszystko będę w głowie sobie poukładam, jak to ma wyglądać. No ale no patrząc na cały tutaj, powiedzmy, może nie tyle, że bałagan, ale dość spore tutaj komplikacje co do obtynkowania, można powiedzieć, w pewnym sensie tego domu. No bo to gdzie nie gdzie można było sięgnąć, gdzie nie gdzie już niestety nie można było sięgnąć. Więc no troszeczkę jest słabo. No, damy radę to ogarnąć. Dobra, na razie bierzemy teraz tak. Posprzedajmy palety. Te śmieci rozbieramy do końca, bo wiadomo, że wszystkich śmieci na pewno się nam nie uda od razu sięgnąć. Wiecie, no, trzeba dzisiaj będzie posprzątać to wszystko w miarę możliwości wyczyścić. Przede wszystkim wszystko wyczyścić. Na płytki się nie patrzy, bo ogólnie płytki będą w ogóle wszystkie inne, podłoga będzie w ogóle inaczej koncepcyjnie będzie ogarnięta. Więc no, jakieś tam zalet mniej więcej w głowie mam, ale czy tak wyjdzie, jak bym chciał, no to będzie troszeczkę ciężko, ale rozkminiłem jedną sytuację, sprawę sobie zdałem w zasadzie, że nie muszę sprzątać, ogólnie myć tych ścian, tak, tego typu rzeczy, ponieważ jeśli wejdziemy sobie powierzchnię i weźmiemy sobie, nie wiem, farbę, farbę białą najlepiej pasowała. Biała, srebrna, srebrna mówię, siwa. Można sobie po prostu wziąć elegancko i pociągnąć sobie calutki sufit od raz, bez żadnych tutaj kombinacji alpejskich. No, czekajcie, bo tu już mi pójdę spatolił cały sufit bym. I patrzcie, ja sobie pójdę tak. Na razie w tą stronę, tak, 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 tak. I patrzcie, ja sobie zrobię tak. Weźmiemy sobie cyk. I patrzcie, i cały sufit będzie wybielony. Pyk. Teraz tylko znaleźć sobie odpowiednią stronę strzałką. I lecimy. I nie muszę wcale sprzątać. Nie muszę cały czas czyścić sufitu, ścian. Mogę sobie wybielić od razu. I jest miodzio. Ja to dopiero ostatnio rozkminiłem przy poprzednim remoncie. Takie coś można sobie zrobić. Wiadomo, trochę łajk jest, tak powiem, ma ciężej iść, ale aż się do nie będę wnikał na to. Tyk, o, trochę ciężej. Ale daję sobie radę, jakoś tam sobie to zrobimy tak, żeby nam to wszystko pasowało. W
Kurwa mać, Andrzej, maluj do końca. Weź do ustaleń. Dobra. Wiadomo, ściany sufity będą pomalowane na biało. Bo tak w zasadzie się przeważnie właśnie robi. Cyk. I cyk, lecimy. Cyk. I lecimy w drugą stronę. Jakoś tam to powoli nam idzie. Mozolnie, bo mozolnie. Czy nie mogę powiększyć tego wałka? Nie mogę, to jest tylko takiej wielkości wałek. To jest trochę taka... lipka cholipka. Teraz... no i trochę te fary będzie. To nie wiem, czy będzie salon. Powiedź główny, tak. W całym wyjściu. Inaczej tak raczej będzie. Czyli tak sobie elegancko można sobie zrobić, tak? Żebyśmy nie musieli czyścić. Tak, więc musimy sobie czyścić. Tak, pójdziemy sobie w tą stronę. W tą stronę tą. Na spokojnie. Patrzcie, pyk. I mamy kawałku sufit będzie wybielony. A ja będę zadowolony. Bo im więcej zrobię, to później wiadomo, więcej kasy przytulę. Dobra, lecimy sobie tak. Idziemy sobie do końca. Teraz z drugą stronę. Dobra, by było tak. No i tutaj oczywiście zostawiam nieszczęsny mały kawałeczek. Dobra, czy tak by było? No patrzcie, jak to pięknie wszystko nam na razie idzie. Czekać tylko zakrzym teraz to dobrze u... Kasia, czemu ja tak kurna mamy taki małym? Chciałem wziąć tak, zaznaczyć tak i pójść tutaj. Dobra, tak. Kurwa, koniec farmy, no po co ja robicie? Tak to nie domaluję, tak Chiny Ludowe. Tego wszystkiego. Jakoś tak? Kurwa, ciężko mi to jakoś się maluje. Ale jakoś to powoli jakoś to wygląda, tak? Nie mówię, że jest jakoś perfekcyjnie, elegancko. Ale nie jest tragicznie. Teraz muszę tylko sobie zmniejszyć farbę. Wałek, nie farbę. Wałek. Dokończyć. Dobra. Nie widzicie, jakoś tutaj się powolutku coś się dzieje, tak? Rewelacji nie ma, ale powolutku mam nadzieję, że tu będzie wszystko ubywać. Dobra, teraz bierzemy się oczywiście za płytki. Płytki bądź panele. Teraz kwestia, czy panele dać lepiej, czy dać płytki.
Jak to ma wyglądać niby? No to bardziej dla mnie to wygląda jak centrum handlowe niż dom. No ale to jeszcze będę w to wnikał, tak? Jak to wygląda? No jeśli byśmy patrzyli, to byśmy tu mogli zrobić taką wnękę, nie wiem, na ubrania. Czyli szapeczki, nie szapeczki, jakieś inne. Tutaj byśmy chcieli chyba rozdzielić tą ścianę, tutaj najpierw było ścianą tu zrobić i drzwi. Więc trzeba chyba podmurować, tak będzie. Bo tak chciałem zrobić, żeby to nam pasowało. Czy to nie będzie nam przeszkadzało? Dobra, powoli jakoś tam idzie do góry. Dobra, powoli nam się to moruje. Musimy trochę inną koncepcję przybrać. Wiadomo, aby wygląda, żeby nam pieniędzy starczyło. Dobra, jest. Teraz musimy oczywiście kupić drzwi. Drzwi. 1600 to chociaż do willi w sumie 1600 zł drzwi. No raczej moim zdaniem byłyby chyba skazane. Ja to dobrze rozkminiłem. Hipotetycznie, praktycznie tak. Jakbyśmy tak mieli. No, tutaj mamy tak, chodzimy sobie na górę, teraz patrzę na górze. Tutaj bym widział gdzieś, nie wiem, tu łazienkę, tutaj pokój. Z tarasem, można tak powiedzieć, ładnie zabudowanym. No, coś takiego, tu jakieś fajne lampy, puścić. Oczywiście tu zrobić cały sufit, no ale tu chwilę. Teraz zmiany. Panele. Jakieś takie zajebiście ładne panele. 555, 300. 900. O, ale te by siadły. Bo te to by siadły chyba tutaj do tego salonu. Zobaczymy. Aż można tak panele ogólnie wziąć po całości, czyli sufit i ściany. Nie wiem, co by na to, ale mi to odpowiada. Zobaczcie, macie ile mniej roboty. To też chodzi o to, żeby to fajnie szybko zrobić, bo szczerze liczę jeszcze w jednym odcinku, znaczy w kolejnym odcinku już to skończyć. Ambitne plany, czy się, powiedzmy, spełnią, no to tego nie wiem, dopóki tego po prostu nie ogarnę po całości, tak? To jest ciężko powiedzieć, ale na razie jakoś tutaj idzie. No izolacji ogólnie nie robię, izolacja tutaj w ogóle nie jest, nie wchodzi to w ogóle, jak zabudować tą modernizacja domu, więc nie mam co pod tym względem marzyć, tak jak to robiłem w pierwszym remoncie. Myślałem, że to będzie można zrobić, zaizolować cokolwiek. No tutaj niestety tak się nie da. No to jest tylko po prostu gra i tu tak nie czyta, jakbym ja uważał, żeby było najlepiej, tak? No myślę, że tak fajnie to będzie wyglądało. Nie wiem, czemu wszystko w jednolicie musiał. Każdy pokój mieć w jednej płytce, powiedzmy, czy panelu na górze i na, znaczy na ścianie i na podłodze. Wiadomo, że powinny być panele typowo. Nie sufitowe, tylko. A kto się zwie? Panele ścienne i panele właśnie podłogowe. O, tego słowa mi zbrakło. No ale wiadomo, tutaj gra nie jest tak czytelna. Nie jest tak już tutaj
Jakie wymagające, więc można takie same panele położyć na sufit, na ściany, na co nam się żywnie podoba. Na razie mamy tak jak teraz, na białym mamy suficie, mamy panele na ścianie i będziemy mieli na podłodze takie samiutkie panele. I myślę, że to będzie fajnie prezentować. Czy tak będzie finalnie, jak to będziemy ogarniać, jak to ogarniemy, okaże się to w czasie pracy, tak, jak to ogarniemy. No, tu jakieś drzwi też będzie trzeba zrobić, bo wiadomo, że trzeba tylko będzie w ogóle ogarnąć tak fajnie. Żeby nam jakoś fajnie tu wyszło, żeby te postaki też pozakrywać. O. Pyk, pyk. Tak. Czy nam teraz wyjdzie tak, jak ja bym teraz sobie życzył? Poczekajcie, teraz by było dobrze to wyglądało. A, czy w sumie inaczej to się nie da. Tak tu musi być jak teraz. Pyk. Częściowo, myślę, że w następnym odcinku już raczej to postaram się ogarnąć wszystko. W tym, z tym domem jest możliwe. Ale tak będzie finalnie, to się okaże. Te filary, to wszystko, to jest tak trochę uciążliwe do zrobienia, ale to musi tak jakoś być, mniej więcej zrobić trzeba. Dobra, jakoś tak. Czekajcie, bo to jest chyba już na zewnątrz, tak? O, to jest już na zewnątrz, tutaj nie mam na razie co więcej cudować. Chociaż patrzę, że to jest tak... Dobra, zobaczymy, to wszystko finalnie wyjdzie. Może będą odporne jakieś to będą panele, to może to będzie jakoś fajnie wyglądać. No powiem tak, paneli pójdzie to nie miałem. Te panele chyba najbardziej mi widzę siedzą ogólnie w tej grze. Czekaj, byśmy tak zrobili wszystko na jednych panelach. Panelach, płytkach. Ciekawe. Czy by to siadło wtedy? Ciekawe. Na razie nie kombinuję, inaczej tak robię jak... Tak, teraz mi się zdaje, że powinno być wszystko elegancko. Takie bardziej biur mi w sumie wychodzi tutaj bardziej niż jakiś dom ogólnie. Użytkowy. Może ja kupiłem to gdzieś po jakimś biurze. Ogólnie to ten budynek. Patrzcie, teraz to, tak sobie teraz pomyślałem, to nie? To może jest od po biurze jakimś. A po czym nie było, trzeba to ładnie wyremontować. I to będzie dobrze. Dobra. Czyli z kolejną ścianą, bo i tak zaraz mi się pewnie panele właśnie skończą. No, trochę tych paneli jednak tu pójdzie, tak? Jakby nie patrzył. Muszę ogólnie zaraz kopić jakieś drzwi, żeby się tu nikt nie pierniczył w tą do tej chałupy. Tutaj robić nie. Tutaj to raczej może zostawimy takie teraz jest. Fajnie. Czekajcie, bo to dość mnie nie pykło. No, to jest tam, gdzie musieli pewnie pomalować. Jakiś fajny kolor. Cyk, cyk.
Dobra. Zastanawiam się, czy ja się ogólnie wyrobię szczerze, czy ja się wyrobię ogólnie w kolejnym odcinku z tą chałupą. Prawdopodobnie nie. Trochę słabo to widzę. Szczerze mówiąc, słabo. Ale nie poddajemy się, próbujemy, walczymy jak najbardziej. Wiadomo, panele powinienem troszeczkę inaczej układać, inaczej to kombinować. Ale na razie robimy tak jak teraz. Może mi się później koncepcja zmieni z tym wszystkim, może coś innego dołożymy. Coś fajniejszego. Fajne płytki może mi się trafią. Jakieś inne płytaczki tutaj sobie damy, nie wiem. Ale koncepcja jest, aby to ładnie obrobić wizualnie. I żeby to jakoś miało ręce i nogi. Na razie. Wiadomo, tak się paneli nie powinno układać, jak ja teraz układam. Ale to jest gra. Poprzytuję tak jak ja. Czynam tak sobie jadę i to jest bajka. My sobie tak robimy, cyk, 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 cyk. Zobaczcie, mam zero roboty. Mam zrobione to na zasadzie, widzicie. Na posadzkę kładę panele. Bez żadnego czyszczenia ówcześniejszego. I to samo mi wychodzi. Co te panele mogą, będą w chuj, nogę. A to będzie, musi być willa, co nie? Jednak po to, o to chodziło z tą wszystkim, żeby jednak to była willa, tak? Ale tak nie ma, że jak na razie czego, jak spierniczysz robotę, że masz reklamację, to powiedzmy, coś by wychodziło i masz reklamację, co nie? Opy, to by było zajebiste. Dobra, teraz tak, tak. A kwestia, czy tutaj tak robić tymi panelami? Może i tak. Pyk, pyk. Najpierw minuty. Faktycznie nic nie zrobiliśmy. Znaczy, nic nie zrobiłem. W zasadzie przez ten czas troszeczkę paneli położyłem. Nic więcej. A mam do 7 minut odcinka. No normalnie zajebiście mi to się. A trzeba jeszcze umeblować. No nie. Jeszcze się pewnie jeden tydzień. Chciałem skończyć to w ciągu. Inaczej, chciałem to kończyć w piątek. Już w piątek skończyć tą samą serię. Wrzucić się może na jakąś inną grę, ale no nie ma sensu. Nie ma sensu, póki tego tak nie skończę, jak ja uważam, no to raczej trzeba będzie zrobić dopiero w późniejszym czasie. Dobra, jeszcze kolejne panele lecą tutaj. Dobra, żeby to było tak. Dobra. No i trochę bez sensu, bo teraz. Dobra, może zróbmy tak. Niech tak może będzie. To mi w sumie zabroni. Dobra. To by było tak. Teraz robimy sobie, musimy zrobić chyba w ten sposób. Teraz tak zrobię, że to kurna wejść tutaj, człowiek. No nie chce mi się rusztowania kopiować. Nie chce mi się po prostu rusztowania kopiować. Pyk, pyk. Mam ile tu robię na cek? No i tu mam taki trochę problem teraz.
Ja to zrobić, ale jakoś raz to będzie trzeba ogarnąć sobie na... Na luzaczku, poczekajcie, chcę mieć takiegoś... Czy ona to zrobić? Czekajcie, czy jest możliwość kupienia gdzieś dabiny? Drabki, no już to mają, czy takie mi tu starczy, czy ja tu będę w ogóle mógł postawić gdzieś? Takie kurwa, ale niemałe to nie jest w sumie, bo powiem szczerze. Koziołek wasza to mnie nie obchodzi. Zostałem tak trochę do kitu mi teraz. Nie ma tu dabki, nie miał w ogóle. No, patrząc się mogę na tego uszaniania nigdzie postawić. Dabki, nie wiem czemu nie ma tutaj, ale dabki. Żeby kupić dabkę. Ja czekam teraz postawić, to jest powołane na tym koziołku, aby na tym koziołku. Może wtedy, może starczy? Nie, no ale w ogóle mam nie palę. No nie. Kurwa, mam jest tam czeku teraz wejść. Tam no skoczę, tam zrobię, a tu nie zrobię. No, spierdalamy to, co nie? Chyba, minął się później. Dzisiaj kończymy. Jeśli tak się spodobał, dajcie proszę w komentarz. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.